Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Najprostszą postacią wyrażenia pierwiastek z 3 plus 2 do kwadratu jest, no musimy zastosować ten wzór skróconego mnożenia, czyli mamy sobie pierwiastek z 3 plus 2 do kwadratu. No i można to zrobić na dwa sposoby, albo ze wzoru skróconego mnożenia, albo po prostu zapisać, że to jest po prostu pierwiastek z 3 plus 2 razy pierwiastek z 3 plus 2. No i mnożymy każdy z każdym. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Pierwiastek z 3 razy 2 to są 2 pierwiastki z 3. 2 razy pierwiastek z 3 to są 2 pierwiastki z 3. No i 2 razy 2 to jest 4. Co mamy w sumie? 3 plus 4 to jest 7. 2 pierwiastki z 3 plus 2 pierwiastki z 3 to są 4 pierwiastki z 3. Czyli mamy w sumie 7 plus 4 pierwiastki z 3. Odpowiedź D.